Kim jest Szaranowicz. Zapraszamy na mecz z nadzieją, że wspólnie przeżywać będziemy wielkie emocje. Mam nadzieję, że nie będą mieli spętanych nóg, grając w roli faworyta. Chociaż wygląda na to, że mogą mieć tremę. Właśnie rozpoczęli spotkanie. Bobucki. Ires. No, znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. Ryzykownie, czysto, wślizgiem odbiera piłkę. Ładnie dograł. Czy to wykorzysta? Pudło! Jak to się stało? To niemożliwe, on przecież zawsze trafia. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz mu pokazał żółty kartonik. Sadlo. Patryk Małecki. Patrzcie na sędziego, on pokazuje, gramy dalej. Sadlo. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. No, dobrze teraz wybił głową. Wybili, szkoda, że nie dokładnie i znowu rywale atakują. Łabęcki. Przechwyt, ale nie opanował. Sędzia dopatrzył się zagrania ręką. Widzimy sygnalizację arbitra. Brożek był na spalony. Ires. Paweł Brożek. Jest przytomność umysłu obrońcy. Brawo. A i teraz strata. I Głowacki. Zakręcił teraz obrońcą. Niebezpiecznie, bezpańska piłka. Papadopoulos. Piłka trafia do przeciwników. Przeszedł go bez problemu. Zdecydował się na strzał. Uśmiechnął się bramkarz, no bo piłka trafiła wprost w niego. Niestety, stracił piłkę. Piątek. Łabęcki. Janusz Gancarczyk. Prawie, ale nie opanował piłki. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Świetne dośrodkowanie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna.
Dobre podanie. Strzela! Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Papadopoulos. Próbują ataku bokiem boiska. Nieudana obrona. No, chyba mnie usłyszał i odebrał piłkę. Świetny odbiór. Ławęcki. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Czy to wykorzysta? Strzał niecelny. Nieczysto uderzona piłka poszła w bok. Gra będzie wznawiana od bramki. I podaje głową do kolegi z drużyny. Piątek. No brawo, świetne wyjście z wodę. Jest szansa na dośrodkowanie. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Ires. Paweł Brożek. No i zagranie w pole. Nie złapał tej piłki, muszą uważać. Pięknie zgrywa głową do partnera. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Bogucki. Ires. Bogucki. Bardzo dobre podanie. No, będzie gol. Ależ parada. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Już blisko pola karnego. Znakomicie, w tempo. Będzie strzelał. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Oddaje piłkę koledze. No i powstrzymał akcję. Piękna interwencja. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. No i strata piłki, szkoda niewykorzystanego. Dobra okazja. Pokazuje spokój, opanowanie, choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Wynik remisowy po pierwszych 45 minutach. Ciężko jest wskazać faworyta po pierwszej połowie. Zgadzam się, Darek. Wydaje mi się, że to jest mecz godnych przeciwników. Woźniak. Janusz Gancarczyk. Patryk Małecki. Paweł Brożek. Przekazał piłkę partnerowi. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Sablo. Ires. Paweł Brożek. Świetna współpraca. Mija obrońcę. Z tego podania może być bramka. Aj, blisko, słupek. Ślizgiem próbuje odebrać. No, strzela. Jest gol. Aż nie wierzę, że pierwszy raz skapitulował. Rzeczywiście w wielkiej formie jest, jak nasz bramkarz na Mistrzostwach Europy w Austrii. Idealnie uderzył prosto w dolny róg bramki. Znakomita technika. Janusz Gancarczyk.
Woźniak. Czotra. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Woźniak. Sadlo. Paweł Brożek. Dobrze, ładnie odebrał piłkę przeciwnikowi przy bocznej linii. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca. Zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. Dobra, piłka teraz do kolegi. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Zmarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. Janoszka. Czotra. Brawo, ładnie odebrał. Nie. To nie tak. Łabęcki. Janoszka. Piątek. No, świetnie go ograł. Podanie w pole karne. Piłka nieuchronnie zmierza do bramki. Opuszcza piłka boisko. Rozpocznie bramkarz. Dobra zmiana. Wprowadzenie napastnika. Trener próbuje zmienić obraz gry. Tym bardziej, że trzeba już zacząć odrabiać straty, bo pozostało mało czasu. Dwóch nowych graczy wbiega na boisko. Ires. Bogucki. Ires. No, piłkę odebrał i stracił. Głowacki. Cudowna seria podań. Jestem pod wrażeniem. Chyba będzie wrzucał. Powstrzymani. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Szkoda, mogło być groźnie. Piłka poza linią boczną, wrzut z autu. Zmiana w zespole prowadzącym w drugiej części spotkania. Ires. Nadal bez rozstrzygnięcia w tym meczu. Końcówka nader ciekawa. Przydałaby się wrzutka. Głowacki. No i mamy dobry, udany odbiór. Głowacki. Ależ podanie. Ładna akcja. Gwizdek sędziego, minimalny spalony. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Poza boczną linią piłka, będziemy mieli wrzut z autu. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Mecz kończy się wynikiem 1-0.
Przed meczem skazywano ich na porażkę. Przegrali, ale po pięknej walce. Masz rację, można powiedzieć, że ulegli, ale skóry tanio nie sprzedali. Dziękujemy, do usłyszenia wkrótce. Żegnają się z Państwem Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.